Poznajmy funkcjonowanie parlamentu naszego kraju, czyli parlamentu III RP. Parlament ma swoją siedzibę niezmiennie przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. I tak wygląda budynek parlamentu, chyba z tej najbardziej znanej perspektywy. Tutaj oczywiście za tymi murami znajduje się sala obrad plenarnych. Na samym szczycie oczywiście powiewa flaga, a tutaj możemy naszego kraju, tutaj możemy zobaczyć cały kompleks parlamentu naszego. Tutaj widzimy tą salę właśnie plenarną, którą oglądaliśmy na zdjęciu przed chwilą. Mamy tutaj budynek główny Sejmu, z którego się przechodzi na tą salę plenarną. Tutaj mieści się Senat w prostokątnym takim budynku, co też warto zapamiętać, że ta sala obrad nie jest taka półokrągła, tylko bardziej wypchnięta w kształt prostokątny. Mamy oprócz tego jeszcze budynek komisji sejmowych, mamy hotel poselski, gdzie posłowie mogą na koszt państwa przebywać, nocować. Tam też się stołują. Mamy tutaj stary dom poselski i mamy kancelarię prezydenta, który, aby być blisko parlamentu, ma też tutaj swoją siedzibę, w której może przybywać. Tam pracują jego urzędnicy kancelarii prezydenta. No a żeby dostać się na teren parlamentu naszego, trzeba mieć przepustkę. Tu widzimy biuro przepustek. Zresztą w ostatnich latach parlament bardzo mocno się odgrodził od obywateli. Są specjalne bariery wysuwane, niektóre też z ziemi, które chronią parlament przed obywatelami chyba, no bo przed kim innym, więc to też tak daje do myślenia. A tutaj jeszcze jeden taki korytarz ważny jest w środku, gdzie mieszczą się siedziby klubów parlamentarnych. Bardzo znane z telewizji to jest to miejsce, taki długi, długi korytarz, gdzie zazwyczaj dziennikarze polują na posłów, żeby zamienić z nimi kilka słów na temat tego, co się dzieje aktualnie w naszym parlamencie. W czasach PRL-u, czyli przed rokiem 89, a po II wojnie światowej, w naszym kraju istniał parlament tylko jednoizbowy. Jednoizbowy, czyli unikameralny, złożony tylko z Sejmu. Jak pamiętasz, Senat został zniesiony, między innymi też po referendum trzy razy tak słynnym. Natomiast od roku 89, po obradach Okrągłego Stołu, parlament został zmieniony w naszym kraju na parlament bikameralny, czyli dwuizbowy, złożony z dwóch izb, Sejmu i Senatu. Jest to dwuizbowość nierównorzędna, dlatego że jedna z izb jest zdecydowanie ważniejsza od drugiej. Tą ważniejszą izbą w Polsce jest Sejm, czyli Izba Sejmowa. Sejm ma więcej kompetencji, więcej uprawnień od Senatu i tak naprawdę może ignorować w pewnych sytuacjach decyzje Senatu. I jeżeli ma większość w Sejmie jakaś partia, to może doprowadzać do tego, żeby właśnie wola tej partii była zawsze, powiedzmy, że zrealizowana, nawet mimo sprzeciwu ze strony senatorów. Sejm złożony Polski jest z 460 posłów, 460 osób zasiada, przynajmniej powinno zasiadać właśnie w tych ławach sejmowych. Tu widzimy wewnątrz tą salę plenarną, salę obrad. Kadencja naszego Sejmu trwa 4 lata zazwyczaj, ale może zostać skrócona, ale nie może trwać więcej, 4 lata. Widzimy tutaj ławy poselskie, siedzą tutaj sobie zazwyczaj posłowie. Tutaj na środku, na dole jest mównica, gdzie posłowie stają, aby zabrać głos. Nad tą mównicą gruje marszałek Sejmu, czyli człowiek, który przewodniczy w Sejmie, najważniejsza postać w Sejmie, decyduje o porządku obrad i o na przykład kolejności zabierania głosu, decyduje o kolejności tutaj jakby procedowania ustaw, czyli taki główny organizator pracy naszego Sejmu. Tutaj znajduje się ława rządowa, czyli tutaj siedzą sobie członkowie rządu aktualnego, ministrowie, premier i przysłuchują się też obradom Sejmu, czasami też zabierają głos. Dwie tablice, które wyświetlają wyniki głosowań. Posłowie głosują poprzez podniesienie ręki i poprzez wciśnięcie przycisku w takim urządzeniu, do którego najpierw trzeba włożyć kartę imienną, imiennie przypisaną każdemu posłowi, a więc liczy system elektroniczny i liczy też się głosy tych właśnie poprzez policzenie uniesionych rąk. No i mamy też lożę prezydenta RP, który zazwyczaj nie bierze udziału w posiedzeniach Sejmu, natomiast może się przysłuchiwać
jeżeli ma tylko ochotę, temu, co się w Sejmie dzieje, temu, co się mówi, właśnie zasiadając tutaj w specjalnym miejscu. Pozostała część tej antresoli to jest galeria dla tego, kto może przyjść do parlamentu, czyli dla gości, dla wycieczek, dla dziennikarzy. Tutaj można na górę sobie wejść i też się temu, co się dzieje poniżej, przyglądać i przysłuchiwać. Senat z kolei wygląda w ten sposób. Tak jak powiedziałem, w sali prostokątnej zasiadają senatorzy. Kadencja Senatu, podobnie jak kadencja Sejmu, wynosi 4 lata. Również może zostać skrócona. Pamiętaj, że skrócenie kadencji Sejmu jednocześnie pociąga za sobą skrócenie kadencji Senatu. Senatorów mamy 100. Mamy tutaj marszałka i senatorów siedzących dookoła. Wybory parlamentarne w naszym kraju, już wiemy, że zwyczajowo odbywają się co 4 lata. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo do głosowania w tych wyborach, ma każdy obywatel Polski, który ma prawa wyborcze i ukończył 18 lat, co najpóźniej w dniu wyborów. Natomiast prawo do kandydowania w tych wyborach parlamentarnych, czyli do zostania posłem albo senatorem, a więc bierne prawo wyborcze, otrzymujemy odpowiednio. W wyborach do Sejmu, kiedy ukończymy 21 lat, to wtedy możemy się ubiegać o mandat poselski. Natomiast jeżeli ukończymy 30 lat, nabywamy bierne prawo wyborcze w wyborach do Senatu, czyli możemy kandydować na urząd właśnie senatora. Możemy się ubiegać o mandat senatora. Jest zakaz kandydowania dla skazanych za przestępstwo umyśle i zakaz kandydowania dla osób, które są pozbawione praw wyborczych. Ten pierwszy zakaz wynika z nowelizacji konstytucji, o którym już na pewno wiesz. Pamiętaj, że wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza, czyli PKW, on organizuje wybory, ale o ważności wyborów, o legalności wyborów z kolei decyduje inna instytucja, bo decyduje Sąd Najwyższy. Wybory do Sejmu są 5-przymiotnikowe, czyli są powszechne, są równe, są tajne, są bezpośrednie i są proporcjonalne. Powszechne, czyli wszyscy obywatele, którzy posiadają prawa, mogą brać w nich udział. Są równe, czyli każdy głos liczony jest jako jeden, czyli mamy równość w tym zakresie. Są tajne, czyli nie musimy ujawniać, na kogo głosowaliśmy, głosujemy w kabinach, oddzieleni od innych osób. Są bezpośrednie, czyli bezpośrednio przychodzimy na wybory, osobiście dokonujemy głosowania. I są proporcjonalne wybory, czyli proporcjonalnie do uzyskanych głosów dane komitety wyborcze otrzymują stosowną liczbę mandatów, czyli ilość miejsc dla swoich posłów w Sejmie. Niepełnosprawne osoby powyżej 75 roku życia mogą ominąć tą zasadę bezpośredniości i mogą głosować nie bezpośrednio, ale pośrednio przez pełnomocnika, czyli kogoś, kto w ich imieniu zagłosuje. Mamy w wyborach do Sejmu wielomandatowe okręgi wyborcze, to znaczy, że w jednym okręgu wyborczym, czyli w jednym miejscu, gdzie głosowanie się odbywa, wybieramy kilka osób, czyli kilka mandatów będziemy przydzielać, a nie tylko jeden, czyli mamy stąd nazwę tutaj wielomandatowe okręgi wyborcze. Mamy też w naszych wyborach do Sejmu wprowadzony parę lat temu parytet dla kobiet. To znaczy, że kobiety muszą mieć zagwarantowane na listach wyborczych już z góry przed wyborami jakąś liczbę określoną miejsc i tych miejsc dla kobiet musi być na każdej liście wyborczej 35% miejsc. Czyli każdy komitet wyborczy, który stara się wprowadzić swoich przedstawicieli do parlamentu, musi na swojej liście wyborczej wystawić co najmniej 35% osób płci żeńskiej. Mamy też w naszym kraju od lat 90. próg wyborczy. Próg wyborczy, czyli minimalną liczbę procentowo wyrażoną głosów, jaką trzeba uzyskać, jaką musi uzyskać komitet wyborczy, aby ten komitet wyborczy w ogóle mógł otrzymać jakiekolwiek mandaty. Czyli dla partii politycznej próg wyborczy wynosi w naszym kraju 5%. Tyle musi uzyskać partia, żeby w ogóle dostać chociaż jeden mandat. Jeżeli uzyska mniej, w ogóle nie otrzymuje ta partia żadnego mandatu, czyli można powiedzieć, kolokwialnie nie wchodzi do Sejmu. Natomiast jeżeli partie, komitety wyborcze startują jako bloki partii przed wyborami, czyli łączą się kilka w jeden blok, to wtedy wymóg dla nich jest wyższy, próg wyborczy jest wyższy, wtedy muszą uzyskać 8%. Taki blok musi uzyskać 8%, czyli jest to ryzyko, bo można do tego wyniku nie dotrzeć. Tak się sparzyli na przykład politycy lewicowi, którzy
w XXI wieku w pewnych wyborach stworzyli blok, no i zabrakło im mniej niż 0,5% do tych 8% i żadna z tych partii, które tworzyły blok wspólnie, poszli na wybory, żadna z tych partii w parlamencie się nie znalazła. Pamiętaj też, że w Polsce obowiązuje metoda D'Hondta, to jest metoda liczenia głosów, jak pamiętasz pewnie z poprzedniego rozdziału. Metoda D'Hondta, która faworyzuje te partie raczej większe, prawda, jeżeli chodzi o rozdział mandatów. Tu taka ciekawostka, widzimy, że w wyniku wyborów w roku 1991 aż 29 partii politycznych uczestniczyło w pracach parlamentu, czyli tyle partii uzyskało mandaty, a to dlatego, że wtedy jeszcze nie działał próg wyborczy. Nie działał próg wyborczy, który nazywany czasami jest klauzulą zaporową. To też warto zapamiętać, klauzula zaporowa i próg wyborczy to w zasadzie to samo. No więc jak widzisz, sprawowanie władzy ustawodawczej, jeżeli ma się w parlamencie 29 partii politycznych, na pewno nie należy do najłatwiejszych. Ten Sejm wytrzymał tylko 2 lata. Po 2 latach nastąpiło rozwiązanie Sejmu. Ciężko było się dogadać rządzącym. Widzimy, że partia, która wygrała wybory, wtedy miała zaledwie 62 posłów w Sejmie, więc mamy wcześniejsze wybory, wybory z roku 1993 i już widzimy tylko 8 ugrupowań się znalazło w Sejmie. No właśnie, z tego powodu wprowadzono próg wyborczy, żeby nie było sytuacji takiego rozbicia wielopartyjnego, sytuacji, kiedy mamy aż tak dużo partii w naszym parlamencie. Okręgi wyborcze do Sejmu tak się plasowały w naszym kraju, tak się tutaj rozmieszczały. Okręgi wyborcze, czyli w każdym okręgu wybieramy pewną liczbę mandatów, pewną liczbę osób do parlamentu. Wybory do Senatu z kolei są na innych zasadach organizowane niż wybory do Sejmu. Wybory do Sejmu były pięcioprzymiotnikowe, wybory do Senatu są, można powiedzieć, że trzyprzymiotnikowe, są powszechne, są tajne i są bezpośrednie. No i są też organizowane zgodnie z ordynacją większościową, czyli nie proporcjonalne, a większościowe są wybory do Senatu. Tutaj, jak widzisz, brakuje określenia na przykład równości, nie ma równych wyborów w wyborach do Senatu. Wybory do Senatu przeprowadza się w 101-mandatowych okręgach wyborczych, czyli nie ma tutaj okręgów wielomandatowych. Każdy okręg to jest okręg jednomandatowy, czyli w każdym okręgu wybieramy tylko jednego przedstawiciela do Senatu. Wyniki wyborów ogłasza Państwowa Komisja Wyborcza w Dzienniku Ustaw RP, ale tak jak powiedziałem, o legalności wyborów decyduje, zatwierdza te wybory Sąd Najwyższy. Okręgi wyborcze do Senatu zostawmy. Tutaj też taka grafika, która trochę pokazuje nam, jak wyglądała historia partii politycznych w naszym kraju. Tutaj widzimy skład każdego Sejmu od roku 1991 w naszym kraju, czyli widzimy, jakie partie zasiadały w ławach sejmowych po kolejnych wyborach w naszym kraju. Nie? Czyli tu widzimy na przykład, że w roku 2015 była partia Platforma Obywatelska, była partia PiS, było ugrupowanie Kukiz 15, była partia PSL, była partia Nowoczesna. Nie? No i tak samo jest zorganizowany tutaj kolejny rządek. Można sobie to później spokojnie przeanalizować, jak się zmieniał nasz Sejm w przestrzeni lat. Co to jest w ogóle mandat? Bo mówiłem, że podczas wyborów ubiegają się różni ludzie o uzyskanie mandatu, na przykład posła. Mandat to upoważnienie do sprawowania funkcji przedstawiciela narodu w parlamencie, czyli dzięki temu, że uzyskuje ktoś mandat, staje się przedstawicielem wyborców, można powiedzieć, w parlamencie. Mandat w naszym kraju to mandat wolny, to znaczy, że dany poseł działa bez instrukcji poselskich teoretycznie, czyli robi to, co chce, nie musi głosować tak, jak obiecywał wyborcom, nie musi głosować tak, jak mu nakazuje szef partii, po prostu zgodnie ze swoim sumieniem może głosować. No i mandat wolny to też nieodwołalność, czyli my jako naród wybieramy posłów, przekazujemy mu władzę, dajemy mu ten mandat, ale nie możemy go odwołać. Jeżeli uznamy, że on źle reprezentuje nas, jeżeli uznamy, że źle sprawuje się jako poseł, nie możemy go odwołać jako obywatele, nie mamy takiego prawa. Kiedy następuje wygaśnięcie mandatu? Kiedy umrze poseł? Kiedy się zrzeknie mandatu? Kiedy utraci prawa, bo zostaną mu one odebrane, na przykład przez Trybunał Stanu?
Też może tutaj mandat wygasić sam Sejm. Na przykład, jeżeli będzie oskarżony o jakieś przestępstwo, to dany poseł, to też poseł może mu ten mandat odebrać. W sensie Sejm może odebrać ten mandat posłowi. I mandat też wygasa wtedy, kiedy dany poseł, będąc posłem w naszym kraju, wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tam uzyska też mandat, uzyska nominację na posła Parlamentu Europejskiego. No nie można być jednocześnie posłem w naszym parlamencie i w europejskim, dlatego tutaj też mandat polskiego posła wygasa i ten człowiek staje się europosłem w takiej sytuacji. Z mandatem wiąże też się pojęcie immunitetu parlamentarnego, czyli każdy poseł posiada taki immunitet parlamentarny, który ogranicza odpowiedzialność prawną tego posła. Czyli no nie może być na przykład zatrzymany przez policję w takim samym trybie jak każdy inny obywatel. No i każdy poseł otrzymuje też dietę poselską, czyli zwrot kosztów funkcjonowania jako posła. No i tutaj uposażenie poselskie to jest temat znowu odrębny, nie będę zaczynał tego tematu. Natomiast oprócz właśnie pensji poseł też otrzymuje dietę. Do zapamiętania zdjęcia i nazwiska. Aktualną marszałkinią, tak to się chyba mówi w naszym Sejmie, jest pani Elżbieta Witek, czyli pełni funkcję marszałka Sejmu. Natomiast w Senacie marszałkiem jest pan Tomasz Grodzki. No i nie za bardzo chyba przypadają ze sobą oboje państwo, dlatego że pani Witek jest przedstawicielką partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, a pan Grodzki jest przedstawicielem raczej Koalicji Obywatelskiej, związanej przede wszystkim z Platformą Obywatelską i stąd takie relacje. Organy Sejmu i Senatu. Marszałek jest organem Sejmu, takim najważniejszym organem Sejmu. Tak samo mamy organ Senatu, też marszałka. Pomagają im wicemarszałkowie, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, czyli wicemarszałkowie zastępują marszałków, jeżeli jest taka potrzeba. Tu taka ciekawostka, też może znasz z telewizji takiego pana, który się nazywa Ryszard Terlecki. To jest taki pan, który często ucieka przed dziennikarzami szybkim krokiem i dziennikarze tylko jego plecy filmują, zadając mu pytania w biegu. To jest człowiek, który w latach 60. był hipisem i miał ksywę pies. Jak widzisz, życie może się bardzo zmienić. Możesz być za młodym hipisem, a w wieku dojrzałym poważnym parlamentarzystą. Marszałek, pamiętaj, że jest w naszym kraju drugą osobą w państwie, drugą osobą po prezydencie. W jakim sensie? W takim sensie, że jeżeli prezydenta w jakiś sposób zabraknie na urzędzie, czyli na przykład umrze albo zostanie mu władza w jakiś sposób odebrana, na przykład zostanie uznany za niezdolnego do sprawowania władzy z powodu choroby, albo kiedy się zrzeknie tej władzy, to wtedy marszałek Sejmu zastępuje prezydenta. Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie tak naprawdę po prezydencie w tej sytuacji. No więc tutaj warto to mieć w pamięci. Marszałek rozpoczyna obrady Sejmu uderzając o podłogę, powiedzmy, laską marszałkowską. To jest ta laska marszałkowska. Tutaj widzimy poprzedniego marszałka Sejmu, tutaj oczywiście obecną panią marszałek. Kto to jest marszałek senior? Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach nie ma jeszcze marszałka, dlatego że marszałka wybiera sam Sejm. No ale na pierwszym zebraniu jeszcze nie jest on wybrany, bo dopiero na tym zebraniu ten marszałek zostanie wybrany. Więc ktoś musi przewodniczyć temu pierwszemu posiedzeniu Sejmu i tym kimś jest tak zwany marszałek senior, czyli jest to marszałek, który zazwyczaj jest najstarszy na sali albo jednym z najstarszych na sali posłów i wybiera się go właśnie na marszałka seniora po to, żeby mógł w ogóle rozpocząć obrady nowego po wyborach Sejmu i podczas tych obrad wybiera się już tego marszałka docelowego. Czyli marszałek senior jest tylko przez pewien czas, przez chwilę na tym stanowisku zaszczytnym. Kolejnym organem Sejmu, oprócz marszałka, jest prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu tworzą marszałek i jego wicemarszałkowie. W naszym kraju najczęściej wicemarszałków się wybiera po jednym z każdej partii lub komitetu, jaki się w parlamencie znalazł. Ale nie jest to zasada, jest to po prostu, powiedzmy, że taka praktyka, ale nie wynika to jakby z żadnego dokumentu, taka zasada. Prezydium Sejmu, marszałek plus wicemarszałkowie. Kolejny organ Sejmu, po marszałku, po prezydium Sejmu, to konwent seniorów.
Konwent seniorów z kolei złożony jest z marszałka, z wicemarszałków, czyli można powiedzieć, że z prezydium Sejmu, oraz z przedstawicieli klubów parlamentarnych. W parlamencie istnieją kluby parlamentarne, najczęściej partie polityczne sobie tworzą kluby parlamentarne, czyli takie organizacje właśnie posłów. Ale to nie muszą być partie, to mogą być po prostu grupy posłów o podobnych poglądach. Takie grupy mogą właśnie stworzyć klub parlamentarny. Czyli takie zrzeszenie posłów to jest po prostu klub parlamentarny. Czyli mamy konwent seniorów, marszałek, wicemarszałkowie i przedstawiciele klubów parlamentarnych. I jeszcze jednym organem Sejmu jest komisja sejmowa. Komisje sejmowe mogą obradować przez cały czas, przez całą kadencję Sejmu. Wtedy mówimy, że to są komisje stałe. One zajmują się sprawami, które są non-stop ważne dla naszego kraju. Na przykład może być komisja do spraw walki, nie wiem, z bezrobociem, z przestępczością itd. Ale są też takie komisje, które pojawiają się dlatego, że jest taka potrzeba chwili. I to są komisje nadzwyczajne, które są powołane, żeby rozwiązać jakiś problem, który nagle wyniknął, nie było go wcześniej. No i kiedy problem się uda rozwiązać, ta komisja przestaje istnieć. I taką komisją nadzwyczajną jest też komisja śledcza, która powstaje po to, żeby zbadać sprawę związaną z najwyższymi urzędnikami państwowymi, sprawę, która może się ocierać o na przykład jakieś przestępstwo, które się wiąże z tymi właśnie wysokimi urzędnikami. Aktualnie taką komisją śledczą niedawno działającą była komisja do sprawy Amber Gold. Jak wygląda aktualny Sejm? Wygląda mniej więcej tak. Mniej więcej tak. Mamy jednego posła mniejszości niemieckiej oczywiście. No i tutaj widzisz odpowiednio ilu jest posłów każdego ugrupowania politycznego. Oczywiście większość bezwzględną ma Prawo i Sprawiedliwość, bo 231 to jest posłów, to jest większość bezwzględna. Prawo i Sprawiedliwość posiada 235 posłów. No i tutaj widzimy kolejne ugrupowania. Koalicja Obywatelska, kolor pomarańczowy, liczba posłów, Lewica, Konfederacja, PSL i Kukiz 15. Także tak to się przedstawia w naszym Sejmie aktualnie. Widzimy prawica, lewica, prawica i tutaj zwróć uwagę, że określenie prawica stosujemy z perspektywy osoby, która stoi przodem do Sejmu, a nie tak jak w telewizji widzisz najczęściej, bo w telewizji widzisz perspektywę stąd mniej więcej. Tu jest kamera zawieszona, natomiast określenie prawica, lewica właśnie wiąże się z kierunkami, które się widzi, jeżeli stoimy twarzą do posłów i przemawiamy do nich. Czyli tu mamy partie prawicowe, partie lewicowe. No lewicowe są małe, więc siłą rzeczy tutaj koalicja zasiada po lewicy, chociaż koalicja teoretycznie lewicową partią czy ugrupowaniem raczej nie jest. Senat się prezentuje w tej chwili w ten sposób. Mamy 100 senatorów oczywiście, mamy większość senatorów opozycyjnych. Klub PiS ma 48 senatorów, czyli mniej niż połowę. Tak wygląda tutaj rozłożenie osób w Senacie. Senat 10 kadencji, a Sejm 9 kadencji. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wybory kontraktowe z roku 89 to wybory wolne do Senatu i wtedy powstała pierwsza kadencja Senatu. Natomiast nie były to wolne wybory do Sejmu i dlatego kadencja Sejmu, pierwsza wolna, z wolnych wyborów pochodząca, to jest rok 91 dopiero. Dlatego ten numer kadencji Sejmu jest zawsze o jedno oczko niższy w naszym kraju niż numer kadencji Senatu. Jak funkcjonuje nasz parlament? Funkcjonuje w trybie ciągłym, czyli permanentnym. To znaczy, że parlament pracuje w zasadzie przez cały rok. Oczywiście są przerwy świąteczne, jest przerwa wakacyjna, urlopowa, natomiast generalnie rzecz biorąc pracuje przez większą część roku, czyli w trybie permanentnym. Przeciwieństwem tego trybu permanentnego jest tryb sesyjny, kiedy parlament się zbiera tylko na sesję, czyli zbierają się jacyś parlamentarzyści, obradują, po czym się rozjeżdżają do domów i ich przez długi czas nie ma w parlamencie. Taki tryb pracy na przykład ma parlament amerykański, sesyjny. W Polsce tryb permanentny, czyli ciągły. Mamy zasadę jawności, czyli możemy obserwować, przysłuchiwać się temu, co się dzieje w parlamencie na sali plenarnej. Jest nawet kanał w internecie, powiedzmy, że telewizyjny TVP Parlament, gdzie możemy śledzić wszystkie wystąpienia poselskie. W naszym parlamencie stosuje się większość podczas głosowania, większość zwykłą, większość bezwzględną, większość kwalifikowaną. Kworum, jak wiesz, to minimalna liczba osób głosujących, aby głosowanie było legalne. Zazwyczaj wynosi ona, ta liczba wynosi połowę składu
ustawowego całej Izby. Mamy kluby parlamentarne, o czym już mówiłem. Taki klub, żeby założyć, musi co najmniej 15 posłów chcieć to zrobić, a w Senacie co najmniej 7 senatorów, żeby powołać klub parlamentarny, czyli grupę posłów współdziałających ze sobą o podobnych poglądach politycznych. Koło poselskie, żeby założyć, to jest trochę mniejsza forma funkcjonowania parlamentarzystów. Koło poselskie zakłada co najmniej 3 posłów lub 3 senatorów. No i obowiązuje też czasami w naszym parlamencie dyscyplina klubowa, czyli liderzy partii, jeżeli jest ważne głosowanie, zarządzają dyscypliną klubową, czyli obowiązkowe przyjście na głosowanie i zagłosowanie zgodnie z wolą lidera, co może być naruszeniem wolności mandatu parlamentarzysty przecież. Najdłuższe posiedzenie w jednym dniu, jak widzicie, w naszym parlamencie trwało od 4:51 do 4:51 rano. Najkrótsze tylko 22 minuty. Tak do tej pory to wyglądało. Sejm może skrócić swoją własną kadencję, jeżeli za uchwałą właśnie taką zagłosuje co najmniej 2/3 posłów. 2/3, czyli 307 posłów. Uchwałą, bo pamiętaj, że uchwała to prawo wewnętrzne, obowiązujące wewnątrz, w tym przypadku wewnątrz Sejmu. Ustawa to prawo obowiązujące na terenie całego kraju, więc Sejm poprzez uchwałę, a nie ustawę, może się sam rozwiązać. Sejm może też rozwiązać prezydent, ale w określonych sytuacjach. Obowiązkowo rozwiązuje parlament, no bo rozwiązanie Sejmu jednocześnie powoduje rozwiązanie Senatu, czyli cały parlament. Obowiązkowo rozwiązuje parlament prezydent, jeżeli nie da się utworzyć rządu w procedurze 3 kroków. Nieobowiązkowo prezydent rozwiązuje parlament, jeżeli nie uda się parlamentowi w terminie odpowiednim uchwalić ustawy budżetowej. Nieobowiązkowo, czyli wtedy może rozwiązać parlament prezydent, ale nie musi. Skrócenie kadencji naszego parlamentu kilka razy miało miejsce. Już mówiłem, że w roku 91 skrócono kadencję naszego Sejmu po tych wyborach kontraktowych. Wtedy mamy pierwszą kadencję Sejmu rzeczywiście wolnego w roku 91, czyli lata 89-91. Tylko 2 lata ten parlament pierwszy zaliczył. Potem nastąpiło skrócenie kadencji Sejmu w roku 93, kiedy właśnie było tak wiele partii, 29 ugrupowań w naszym Sejmie i nie dało się pracować, mamy rozwiązanie Sejmu. Dokonał tego prezydent Wałęsa. No i tutaj też niebagatelną rolę odegrało przy tej decyzji to, co przeszło do historii jako tak zwana nocna zmiana. Tutaj fragment z filmu o takim tytule. Film dokumentalny Jacka Kurskiego, między innymi Nocna zmiana. Jeżeli Cię interesuje najnowsza historia naszego kraju, no to zapraszam do obejrzenia, na pewno znajdziesz na YouTube. Prezydent Wałęsa rozwiązał parlament. Niektórzy uważają, że dlatego, że bał się lustracji, którą ten parlament chciał przeprowadzić, czyli bał się odtajnienia dokumentów, które by wskazywały, kto z najwyższych urzędników w naszym kraju był tajnym współpracownikiem służb PRL-u albo służb obcego kraju, czyli Związku Radzieckiego przede wszystkim. Kolejne rozwiązanie, skrócenie kadencji parlamentu nastąpiło w roku 2007 z woli Sejmu, tak samo jak tutaj z woli Sejmu nastąpiło to, czyli w czasach, kiedy po raz pierwszy w Polsce współrządziło Prawo i Sprawiedliwość, współrządziło razem z Samoobroną RP i z Ligą Polskich Rodzin. Tutaj widzimy przebieg wyborów parlamentarnych, jak to się odbywa. No i tutaj widzimy, że wybory parlamentarne zarządza prezydent, tak to znowu jest w naszym kraju na zmianę zorganizowane, czyli że wybory prezydenckie zarządza marszałek Sejmu, a wybory parlamentarne zarządza prezydent. Widzimy, że później następuje zarejestrowanie kandydatów do właśnie posłów, do urzędu poselskiego czy senatorskiego. Następnie mamy kampanię wyborczą, później następuje cisza wyborcza, która trwa na dobę przed wyborami oraz trwa też cisza wyborcza w czasie wyborów. Czyli tak naprawdę cisza wyborcza trwa w naszym kraju 48 godzin teoretycznie, 2 doby. Mówię to dlatego, że nie w każdym kraju tak to wygląda. Na przykład w Wielkiej Brytanii cisza wyborcza jest dobę przed wyborami, ale w dniu wyborów w Wielkiej Brytanii ciszy wyborczej już nie ma. W Polsce ciągle obowiązuje cisza wyborcza, nawet w dniu wyborów. No i później mamy ogłoszenie wyników
Po ogłoszeniu wyników wyborów następuje zakończenie prac Sejmu i Senatu poprzedniej kadencji, no i później mamy pierwsze posiedzenie już nowego Sejmu, nowego Senatu w nowym składzie po wyborach. I tutaj widzimy, że pomiędzy ogłoszeniem, zarządzeniem wyborów, a zakończeniem prac tej kadencji, która ustępuje, nie może minąć więcej niż 90 dni. No właśnie, a propos ciszy wyborczej, zobaczmy, jak to wygląda, gdzie jest, a gdzie nie ma ciszy wyborczej. To też jako ciekawostkę pokazuję taką mapę, żebyśmy mieli świadomość, że nie ma tutaj zgody w naszym kontynencie co do postępowania wyborców w czasie ciszy wyborczej, czy ma ona być, czy ma jej nie być. No i tutaj taki jeszcze komentarz, może bez mojego już skomentowania, komentarz rysownika. A my idziemy dalej. Powiedzieliśmy, że można skrócić kadencję parlamentu, ale można też ją wydłużyć. Wydłużyć można kadencję parlamentu, kiedy jest wprowadzony stan nadzwyczajny. Pamiętaj, że w ciągu stanu nadzwyczajnego, czyli na przykład stanu wyjątkowego, stanu wojennego, nie można organizować wyborów, a więc też nie można zakończyć kadencji parlamentu, nawet jeżeli termin jej już mija, upływa. Natomiast nawet 90 dni po jego zakończeniu, czyli po zakończeniu stanu nadzwyczajnego, również nie można jeszcze organizować wyborów, czyli przez, powiedzmy, że 3 miesiące, upraszczając, jeszcze po zakończeniu stanu nadzwyczajnego nie można przeprowadzić nowych wyborów, a więc na przykład wyborów do parlamentu. Funkcje parlamentu, jakie mamy: ustawodawcza, ustrojodawcza, funkcja kontrolna, kreacyjna i europejska. Przyjrzyjmy się tym funkcjom. Funkcja ustawodawcza, czyli parlament tworzy ustawy. Kto może inicjatywę ustawodawczą? Kto ma inicjatywę ustawodawczą w naszym kraju? Oczywiście co najmniej 15 posłów może napisać projekt ustawy, czy powiedzmy, że zainicjować taki projekt. Cały Senat, 100 senatorów ma inicjatywę ustawodawczą. Nasz rząd, czyli Rada Ministrów, ma inicjatywę ustawodawczą i ma jeszcze wyłączną inicjatywę ustawodawczą, jeżeli chodzi o ustawę budżetową, tylko oni mogą ją przygotować. Prezydent może zgłosić naszego kraju projekt ustawy, czyli ma też inicjatywę ustawodawczą, oraz obywatele w liczbie 100 tysięcy, czyli 100 tysięcy podpisów trzeba zebrać pod projektem ustawy, aby ta ustawa wpłynęła do parlamentu. No i inicjatywa ustawodawcza powoduje, że parlament zaczyna pracować nad tą ustawą, czyli funkcja ustawodawcza parlamentu polega na dyskutowaniu, tworzeniu, poprawianiu projektu ustawy, a później głosowaniu, czy ten projekt ustawy przyjąć, czy też nie. Czyli na tworzeniu ustaw, mówiąc krótko, polega funkcja ustawodawcza. Jak to wygląda? Projekt ustawy trafia do marszałka Sejmu. Następuje pierwsze czytanie w Sejmie. Wtedy już może nastąpić odrzucenie projektu. Jeżeli nie, to następuje drugie czytanie. A po drugim czytaniu trzecie czytanie tego projektu. Dlaczego aż tyle czytań? Dlatego, że posłowie mogą zgłaszać poprawki do tego projektu i po poprawkach następuje kolejne czytanie. Więc tutaj to może trochę trwać, a może też pójść bardzo szybko, w zależności od tego, jaki skład mamy w Sejmie. Po trzecim czytaniu następuje ostateczne głosowanie, czyli następuje albo uchwalenie ustawy większością bezwzględną, albo jej odrzucenie. Czyli jeżeli posłowie zagłosują za, to ustawa idzie dalej do Senatu, a jeżeli ją odrzucają, to zostaje wyrzucona do kosza, można powiedzieć. Senat może sam zgłosić poprawki do tego, co otrzymał, do tej ustawy, którą otrzymał od Sejmu. Może ją odrzucić, ten projekt ustawy, wtedy ona wraca do Sejmu, ale uważaj, Sejm z kolei może odrzucić odrzucenie Senatu, czyli mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli Senat się nie zgodzi na projekt ustawy jakiejś i zwróci ją do Sejmu, to Sejm może i tak, powiedzmy, że ten projekt ustawy ponad głowami senatorów procedować dalej do prezydenta, czyli i tak może dopiąć swego Senat, mimo, przepraszam, Sejm, mimo niezgody Senatu. Sejm może i tak dopiąć swego. No i Senat jeszcze może po prostu przyjąć ten projekt, może się zgodzić na to, co otrzymał z Sejmu. Czyli trzy rzeczy, albo poprawki, albo odrzucenie, albo zgoda na projekt, który otrzymał Senat od Sejmu. Jeżeli się zgodzi, albo jeżeli niezgoda Senatu zostaje i tak odrzucona przez Sejm, to projekt trafia do prezydenta RP. Prezydent znowu ma trzy rzeczy, trzy możliwości, w sensie trzy możliwości może zrobić. Może
zawetować ten projekt, czyli może się nie zgodzić, chcieć go odrzucić, wtedy ten projekt trafia do Sejmu z powrotem i Sejm może to weto prezydenckie odrzucić. Może odrzucić to weto prezydenckie, ale musi mieć 3/5 aż głosów, czyli większość kwalifikowana 3/5. Jeżeli Sejm odrzuci weto prezydenta, prezydent musi w ciągu 7 dni podpisać ten projekt ustawy, czy mu się podoba, czy nie. Druga możliwość, a co się stanie, jeżeli prezydent zawetuje, a Sejm nie odrzuci weta, no to projekt trafia do kosza oczywiście. Druga możliwość, prezydent może skierować projekt ten, który do niego trafia, projekt ustawy, do Trybunału Konstytucyjnego może skierować, po to, żeby Trybunał Konstytucyjny sprawdził, czy ten projekt nie jest sprzeczny z Konstytucją. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że jest sprzeczny z Konstytucją, to prezydent wetuje. No i dalej już wiemy, co się dzieje. Natomiast jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że projekt skierowany do niego przez prezydenta jest zgodny z Konstytucją, to uważaj, prezydent już nie może tego projektu zawetować. Musi go wtedy podpisać. Czyli jeżeli prezydent składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie danego projektu ustawy, to automatycznie pozbawia siebie możliwości zawetowania, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że z tym projektem wszystko jest ok pod kątem zgodności z Konstytucją. No i trzecia możliwość, jaką ma prezydent, może po prostu podpisać. Bez sprawdzania z Konstytucją tutaj zgodności, bez żadnej wątpliwości, może podpisać. I jeżeli podpisze, to ta ustawa już wtedy jest publikowana w Dzienniku Ustaw RP. No i po pewnym czasie staje się prawem obowiązującym w naszym kraju. Tak wygląda proces legislacyjny, czyli proces ustawodawczy w naszym kraju, tworzenie ustawy. I tym się zajmuje Sejm i Senat oczywiście, czyli nasz parlament. Kolejna funkcja parlamentu to funkcja kreacyjna. To znaczy, że parlament może tworzyć pewne instytucje albo obsadzać instytucje określonymi ludźmi. Funkcja kreacyjna, czyli tworzenie. No, parlament współtworzy Radę Ministrów, bo desygnuje na premiera co prawda prezydent, co prawda skład rządu wybiera sobie premier, ale poprzez wotum zaufania zgadza się na taki skład rządu lub nie właśnie Sejm. Czyli mamy funkcję kreacyjną naszego parlamentu. Jeżeli dany rząd nie uzyska wotum zaufania, nie może tak naprawdę funkcjonować. Następna funkcja kreacyjna, czyli kolejnym przykładem funkcji kreacyjnej jest powoływanie przez Sejm i Senat takich urzędów jak Najwyższa Izba, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka. Powoływanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, czyli NBP, oraz IPN-u, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. To znowu funkcja kreacyjna, powoływanie kogoś na urząd. Oprócz tego parlamentarzyści biorą udział w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, wybierają członków Rady Polityki Pieniężnej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członków Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Oprócz tego wybierają też prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Funkcja kontrolna naszego parlamentu polega na tym, że parlament kontroluje władzę wykonawczą. Na przykład udzielając już wcześniej omawianego wotum zaufania, czyli zgody na funkcjonowanie nowego rządu, a w czasie już funkcjonowania rządu parlament może w każdej chwili zgłosić wotum nieufności albo do ministra, albo do całego rządu, albo do premiera, co znaczy też do całego rządu, do kilku ministrów, czyli może starać się odwołać z tej funkcji ministra albo premiera, albo cały rząd, kontrolując ich działanie oczywiście, jeżeli uzna, że ich działanie tego rządu jest złe dla kraju. Oprócz tego parlament kontroluje nasz budżet, bo udziela lub nie absolutorium, czyli udziela zgody lub nie na projekt ustawy budżetowej, którą proponuje znowu Rada Ministrów, czyli rząd. Oprócz tego parlamentarzyści mogą zgłaszać interpelacje poselskie, zapytania poselskie, czyli jeden poseł wystarczy, żeby takie coś zgłosić. Interpelacje poselskie, zapytania poselskie to jest znowu kontrolowanie poczynań rządu, rozliczanie, można powiedzieć, rządu z tego, co robi. Albo można żądać informacji bieżącej, też jeden poseł wystarczy, czyli czym się zajmuje w tej chwili dany członek Rady Ministrów. Tu macie przykład takiej interpelacji jednego z posła do ministra rolnictwa. No i tutaj bardzo ciekawa odpowiedź. W odpowiedzi na interpelację i tak dalej w sprawie podsumowania prac ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi
i odpowiedź mamy na interpelację. Takie było pytanie w tej interpelacji. Jak wygląda podsumowanie rozpoczętych i zakończonych głównych prac i działań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2008? Odpowiedź: znakomicie. Drugie pytanie: które z tych prac są dla resortu priorytetowe? Odpowiedź: wszystkie. I tak widzicie, to czasami się bawią ze sobą posłowie i członkowie rządu, nasza elita polityczna. I funkcja europejska naszego parlamentu polega na tym, że mamy tutaj konsultowanie prawa unijnego, utrzymywanie więzi, łączności, komunikacji z Parlamentem Europejskim, no i wdrażanie tego prawa, ewentualnie niewdrażanie, jeżeli się nie podoba coś parlamentarzystom, a z tym, co nie podoba im się to, co w Parlamencie Europejskim ustalono i nam się każe wprowadzić w życie. Więc tutaj mamy taką łączność po prostu z Unią Europejską, z Parlamentem Unii Europejskiej. Inne uprawnienia parlamentu to na przykład parlament może składać wniosek o zarządzenie referendum w naszym kraju. Taki wniosek musi podpisać co najmniej 69 posłów. Parlament odgrywa też dużą rolę w podjęciu decyzji naszego państwa o rozpoczęciu wojny albo o zawarciu pokoju, czyli musi się zgodzić na jedno i na drugie. Powołuje parlament marszałków, wicemarszałków, o czym już mówiłem, czyli wybiera swoje organy naczelne, można powiedzieć. Uchwala regulamin Sejmu, czyli zasady działania Sejmu. Sami dla siebie uchwalają zasady działania Sejmu i może uchylać weto prezydenckie, tak jak już mówiłem, większością 3/5 głosów. Wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, tak jak już mówiliśmy sobie, to zgromadzenie narodowe. Zgromadzenie narodowe zbiera się tylko w czterech sytuacjach tak naprawdę. Albo po to, żeby odebrać przysięgę od nowego prezydenta, od nowo wybranego prezydenta. Albo się zbiera zgromadzenie narodowe, żeby uznać, że prezydent aktualnie rządzący naszym krajem jest niezdolny do sprawowania swojego urzędu, na przykład z powodu choroby, na przykład może być w śpiączce. I wtedy taką decyzję podejmuje Zgromadzenie Narodowe, uzyskując większość 2/3 głosów, czyli kwalifikowaną większość. Trzecia sytuacja, kiedy zbiera się Zgromadzenie Narodowe w naszym kraju, to po to, aby postawić prezydenta naszego kraju przed Trybunałem Stanu, oskarżyć go o złamanie konstytucji i postawić przed Trybunałem Stanu. I taki wniosek o takie postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu musi podpisać 140 co najmniej parlamentarzystów i znowu, żeby taki wniosek przegłosować, trzeba uzyskać większość 2/3 głosów. I czwarta sytuacja, kiedy zbiera się Zgromadzenie Narodowe, to po to, żeby wysłuchać orędzia prezydenta RP wygłoszonego właśnie w parlamencie. Jeszcze warto pamiętać o zasadzie, która mówi o tym, że nie wolno łączyć mandatu posła z innymi funkcjami. Zasada incompatibilitas, czyli z języka łacińskiego niepołączalność. Tak jak mówimy, że coś jest kompatybilne albo niekompatybilne, prawda? Więc tu mamy niekompatybilność, incompatibilitas. Nie można być jednocześnie posłem i senatorem, posłem i prezesem Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, ambasadorem naszego kraju. Nie można być jednocześnie posłem i członkiem Rady Polityki Pieniężnej lub członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nie można być jednocześnie posłem i sędzią, prokuratorem, żołnierzem, policjantem, funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa czy urzędnikiem służby cywilnej. Na koniec już zupełnie jako ciekawostkę kształt sal plenarnych różnych parlamentów w państwach Unii Europejskiej.